Dzień dobry, witamy wszystkich w PL3 Raport, odcinku numer 2 sezonu jesień 2019. Z nami po raz pierwszy w tym sezonie serdecznie witamy w naszym studiu Maciek Pawlak. Witam serdecznie i Mateusz Nowak. Kłaniamy się nisko, no i przechodzimy do pierwszego działu, tak jak to zawsze mamy w zwyczaju, czyli co nowego. Z nowości, no chyba już tutaj wszyscy też zauważyli, troszeczkę nam się w studio polepszyło, czujemy się niczym Mateusz Borek i Roman Kołtoń u siebie i Tomek Hajto w Polsacie Sport, już teraz ostatnio nawet Artur Wichniarek tutaj z nimi współpracuje. I to są te detale właśnie, super fotele, jesteśmy na ogniwie, prawdziwe studio, praktycznie tutaj stworzyliśmy sobie niczym przed Grand Derby Real kontra Barcelona, czekamy tylko tutaj na zawodników, aż wyjdą na murawę i będziemy komentować to spotkanie, tak się troszeczkę czujemy. Moi drodzy, przechodząc już tutaj do meritum, typer ruszył w tym tygodniu. Przy okazji zawsze drugiego tygodnia typer rusza, ponieważ na początku no, nie wszyscy, że tak powiem, się orientują, że już tutaj ta zabawa wystartowała, więc od drugiego tygodnia ruszyliśmy z typerem. Oczywiście zapraszamy do zabawy. Ty chyba typujesz, z tego co wiem? Tak, typuję, bawię się. Wygrałeś kiedyś? Nie. Nie wygrałeś. Ale na podium byłem. Na podium byłeś, to gratuluję. Wiem, że Adrian Rybowicz, tutaj nasz sędzia PL3, on się w to bawi. Wiem, że Trojan się w to bawi. Mogę zrobić tak, żeby wygrać. No tak, tak, tak. Natomiast ostatnio Mumu, czyli Mateusz Mańkowski z Sheratona Sopot, wygrał te rozgrywki typerów. No, on ma dużo doświadczenia, jeśli chodzi o typowanie, nie tylko tutaj naszych spotkań, więc to nie przypadek, że on akurat był najlepszy. Zobaczymy, kto tym razem będzie zwycięzcą. Tak? Ale na takich zakładach też mam formę ostatnio, więc... Nie wnikam, no. Nie wnikam. Uważaj, bo to choroba. Natomiast dla najlepszego typera na koniec sezonu pamiątkowa statuetka i talon w wysokości 100 zł do wydania w Ergolu. W Ergolu, jak zawsze, nasz sponsor tytularny piłkarski Ligi Trójmiasta funduje dla Was nagrody. Także serdecznie zapraszamy do zabawy. No i z nowości chcieliśmy jeszcze powiedzieć o tym, że kilku debiutantów wystartowało w tym tygodniu. Na przykład Port Gdańsk. Porażka, co prawda 2-4 z Wyspanymi, ale zespół tutaj widać będzie walczył z każdym na pewno o punkty. Port, tylko że to powrót. Tak, Port Lotniczy też 1-6 z tego co pamiętam przegrał. To, że tutaj mamy dwie porażki, ale z powrotów Aplit również zagrał. Aplit, jedynka, mamy dwa zespoły, po raz chyba drugi taka historia. DKL chyba było pierwszy, jedyny. Aha, nie, to jeszcze SI mieliśmy w 2013 roku bodajże. Tak, także tutaj Aplit jest trzecią firmą, która zgłosiła dwie drużyny. Aplit, jedynka, remis z całodobowymi 3-3, a dwójka wygrała z ekipą Jakuba Karamary 6-4. Tam dużo twarzy takich, które w naszych rozgrywkach się często przewijały. RKS Chów wróciło do rozgrywek, tutaj Alfa. Również porażka 1-4. Alfa też jest powrót, przegrała 13 do 4. Także tutaj też o tym warto poinformować, ale przegrała też z debiutantem naszych rozgrywek Ad Metal, zespół bardzo mocno złożony z zawodników też wcześniej u nas występujących, jak chociażby Oliver Bławat, który w pierwszym spotkaniu zdobył 11 punktów, ale o tym oczywiście będzie za chwilę w statystykach tygodnia, bo Oli okazał się najlepszy. No i co? I trzeci tydzień przed nami. Podobno ma być ładna pogoda, lepsza niż teraz, bo we wtorek byliśmy troszeczkę przerażeni. Obecny i nad nami to by było złoto. Tak, takie pogody wszystkim życzymy. No i zabawy oczywiście jak zawsze. Dobrze, moi drodzy, gość tygodnia przed nami, czyli dział numer 2, chyba że chciałeś tutaj coś dopowiedzieć. Możemy iść dalej, rozumiem. Tak. Jeśli kogoś pominęliśmy, to przepraszamy. Żeby później nie było. Oczywiście, tak. Jak najbardziej. No bo też debiutanci tutaj odnośnie tych zespołów. Tak. Nie, no pamiętamy, tylko no, część też debiutowała w tym pierwszym tygodniu. Więc, dokładnie. Więc o nich też już ja mówiłem, bo po raz pierwszy, jak się spotykaliśmy w PL3 Raport z naszymi widzami, no to ja byłem sam, więc o tym wspominałem. No a teraz mamy drugi tydzień, więc kolejni przystąpili do boju i oni właśnie ruszyli. Dobra, gość tygodnia przed nami. No a gościem tygodnia Marek Kulesz z drużyny Freestyle Team. No właśnie Freestyle to też jest jeden z tych debiutantów, którzy wystartowali, ale jeden z powrotów de facto, bo Oskar Wójcik stworzył ten swój zespół po raz kolejny. No i wygrali 8-4 swój pierwszy mecz, a Marek Kulesz był przepytywany właśnie przez Oskara Wójcika, z którym od tego sezonu będziecie się spotykać, bo jakby on tutaj przejął pałeczkę po mnie. Przecież ja też pewnie parę wywiadów będę chciał przeprowadzić, więc całkowicie mu tej pałeczki nie oddaję, ale w większości właśnie to Oskar Wójcik będzie tym redaktorem, który będzie z Wami rozmawiał. Co Marek Kulesz miał do powiedzenia? Posłuchajmy.
Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek klasycznej szóstki. Dzisiaj jest z nami zawodnik Freestyle Team. Śmiało powiem, że jedna z legend Freestyle Team, mogę tak powiedzieć, bo powrót po latach, reaktywacja drużyny. Bardzo mnie to cieszy. Marek Kulesz. Witam, Marek. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczniemy od pytania. Posiłkuję się, bo ostatnio opuściłem jedno, więc wolę patrzeć. Jaka jest twoja ulubiona drużyna piłkarska? Od dziecka, jak pamiętam, to zawsze był AC Milan. Jeszcze za czasów, gdy grał Boban, Wea, ostatnie jeszcze po drugi Van Bastena. Wtedy to był wielki Milan. Potem chyba kontynuacja, wiadomo, Kaka. Może młodsze pokolenie bardziej zna właśnie z Milan z okresu, gdy grał Szewczenko, Kaka, Nesta. Czyli dwa finały z Liverpoolem. Tak, z Liverpoolem, z Juventusem, ogólnie szereg wielkich sukcesów Milanu. No i niestety, jak widzimy, gdzieś ostatnie 10 lat, no Milan gdzieś niestety stracił formę. Nie wiemy, kiedy wróci. Miejmy nadzieję, że polski napastnik piątek pomoże. Albo jak wróci Sylwia Berlusconi. A na to bym nie liczył, on chyba ma już inne zainteresowania niż piłka obecnie. Ale wiesz, że będzie dobrze. Okej, Maras, cały czas wierny będę. Przechodzimy do kolejnego pytania. Najlepszy zawodnik PL3, z którym grałeś. Wiem, że miałeś 6 lat przerwy, więc długo ciebie nie było. Za to myślę, że pamiętasz naszą starą ekipę i może stamtąd kogoś wybierzesz, albo z innej ekipy pamiętasz. Powiem tak, trochę śledziłem losy PL3. Gdzieś tam, jak wspomniałeś, Oskarze, grałem 6 lat temu regularnie. Trochę widziałem ich bardziej, którzy naprawdę robili duże wrażenie na mnie. Ale myślę, że najbardziej zapadł mi w pamięci Kamil Szmytowski. To był akurat piłkarz, z którym graliśmy w drużynie. Nie wiem, jaki był typowym dla mnie playmakerem. Rozgrywał świetnie, świetny przegląd boiska. Przegląd wszędzie jak Laudrup. Otóż to jak Laudrup, był jak Michael Laudrup. I potrafił dobrze uderzyć i podać, i ustawić się, piłkę odzyskać. Naprawdę robił kawał osobnej pracy, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Okej, dzięki Maras, wielkie za tą złożoną wypowiedź. Cieszę, że w porównaniu do niektórych zawodników, jak słyszymy na przykład w historii YouTube'a, myślę, że byśmy kilku skazali, którzy całkiem ciekawe wywiady udzielili, a ty radzisz sobie znakomicie. No, nasz cel na ten sezon, myślę, że wiadomo. No, myślę, że... Cel Freestyle Team oczywiście. Myślę, że tak naprawdę gra się dla dwóch celów, tak? Pierwszy cel to jest zabawa, żeby fajnie spędzić czas, a drugi, no, awansować i oczywiście zwycięstwa, tak, odnosić. Przede wszystkim chcemy też poprzez zabawę, dobrą grę, pokazać dobry futbol, co będzie skutkować awansem. Mam nadzieję, że tak będzie. Pierwszy mecz wygrany, bardzo nas to cieszy. Gratulujemy serdecznie też postawy naszym przeciwnikom. To był bardzo trudny mecz i w sumie grali lepszą piłę od nas, ale nam się udało zwyciężyć. Twój najbardziej pamiętny mecz w PL3. Tutaj też musimy się do prehistorycznych czasów wrócić i myślę, że do chyba drugiego sezonu w ogóle PL3 w historii. I myślę, że wiem, co powiesz, ale śmiało. Tak, tak. To bardzo dobrze, Oskarze, celujesz, jeśli chodzi o okres. Jakby to powiedzieć, wtedy graliśmy, mieliśmy super skład, graliśmy, jak pamiętam, radosny futbol, nazywaliśmy, dużo się działo. I radośnie było przed meczami i po meczach. Otóż to, i podczas meczu oczywiście, ale zapadł mi, powiem ci, mecz bodaj, że to była lampada stara, taka duża lampada. Chyba tam 4-3 wygraliśmy, gdzie było 3-3 i ostatnia minuta i niejaki Roguziewicz z lewą nogą w okno. Jacek Roguziewicz, tak jest, lewą nogą w okno kopnął. I wygraliśmy i od razu sędzia odgwizdał koniec. I myślę, że to był taki mecz naprawdę. Graliśmy na żyletki, akcja za akcję, walka do końca i o tą jedną akcję byliśmy po prostu lepsi, to zapadło w pamięci. Myślę, że w pamięci na pewno zapadły imprezy pomeczowe. Możemy tu wspomnieć Sandrę, którą serdecznie pozdrawiamy. Chyba wtedy to jedyna w historii kobieta w PL3. Teraz to już wiele pań grało, między innymi w reprezentacji. Natomiast myślę, że Sandra pokonywała nas nie tylko na boisku, ale na imprezach również potrafiła dotrzymać kroku. I w ogóle bardzo wesoła ekipa to była i dużo się działo. Prawda. No, co tutaj mówisz dużo o Sandrze? Sympatyczna koleżanka, kochająca futbol, kochająca ogólnie zabawę, życie.
Dokładnie. Dużo się działo. Bardzo się cieszymy i pozdrawiamy Sandry i wszystkich z tamtego składu. Kolejne pytanie. No, do kogo porównasz swój styl gry? Jak nie mam, będzie to zawodnik AC Milan, ale słucham ciebie. Zawsze uważałem, że moją najsilniejszą stroną w piłce jest zaangażowanie, walka. Nigdy nie odkładałem nogi i myślę, że bardzo podobny ma styl do gry, jaki prezentował Gennaro Gattuso. Jeden z moich ulubionych zawodników. To też w zasadzie jakby nie było, nie jest tajemnicą, że to był jeden z ulubieńców kibiców Milanu. Bo każdy kibic, wiadomo, ceni piłkarzy, którzy grają do końca, którzy walczą zawsze. Ale znalazł się jeden zawodnik, który raz odwinął Gennaro i Gennaro się jakoś zdziwił, prawda? Jeden startował taki, też Łobuz, ale Gennaro się okazał jednak bardziej hardy niż ten zawodnik. Mowa o Zlatanie i Ibrahimowiczu, wystartował do Gennaro, ale to Gennaro jednak postawił twarde warunki, za co zapłacił czerwoną kartką w meczu z Ajaxem w 2003 roku. Dzięki wielkie i przechodzimy do już ostatniego pytania. Maras, co gdyby nie piłka i czemu dziennikarstwo? Co gdyby nie piłka? To jest trudne pytanie, dlatego że piłka. Piłką się interesowałem całe życie, od małego. Więc tak naprawdę to był zawsze. To był ten element, który najbardziej mi gdzieś sprawia radość, jeśli chodzi o jakieś hobby, tak? Wiele mam zainteresowań, ale jednak to piłka gdzieś najbardziej składa moje serce, najbardziej potrafiłem się poświęcić dla tego sportu i myślę, że tak naprawdę gdyby nie piłka, inny jakiś sport, ciężko powiedzieć jaki, lubię pływać, szachy, myślę, że ciekawa sprawa, bardzo rozwija umysł z pewnością, ale trochę za mało fizyczny, za mało kontaktu fizycznego, więc myślę, że coś bardziej aktywnego. Rozumiem, musi się dziać. Maras, dziękuję Ci bardzo za wszystkie powiedzi, za kolejną PlayStation 6. Widzimy się pewnie w kolejny poniedziałek i dajemy czadu. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Pozdrawiam wszystkich. No i chyba Oskarowi wyszło całkiem fajnie. Pierwszy wywiad, taki już oficjalny w trakcie rozgrywek, no bo miał swój debiut podczas Summer Cup, ale podczas ligi jeszcze nie. Z mikrofonem go widujemy na zdaniach chociażby nagród naszych. Dokładnie. Jest obyty. Obyty, doświadczony. Nie boimy się go, nie boimy się go, niektórzy się boją naszego mikrofonu, niektórzy się boją pytań. Pamiętajcie, klasyczna szóstka, to są te same pytania, także można się przygotować. A mamy kilku takich, którzy się zgłosili i bardzo, bardzo miło, bo chętnie zawsze z nimi wywiad przeprowadzimy. Aczkolwiek nie zawsze się spotkać, bo chociażby z Dominikiem Kukowskim próbuję się zgrać tutaj od jakiegoś czasu, a albo jemu nie pasuje, albo mi i tak wiosna minęła i no, będziemy teraz celować jesienią, może nam się uda dogadać w końcu przed mikrofonem. Porozmawiać. Dobrze, tyle Marek z Oskarem, czyli koledzy, a my uciekamy do liczb. No i w statystykach mamy najwyższe zwycięstwo, jak zawsze najlepszy strzelec, najlepszy Kanadyjczyk i najlepszy asystent. W tej pierwszej statystyce wygrywa drużyna Styrta Wrzeszcz FC, która wygrała mecz z HK Finance 10-0. Ty sędziowałeś to spotkanie, tak coś więcej o tym. Coś więcej o tym? Głównie duet z przodu. Boroń, Krause. Dokładnie. Tam będzie walka o bramki i o asysty. Kto komu je zabierze, kto komu je da. No właśnie tak chłopacy mówili przed meczem, że oni będą rywalizowali między sobą. Nie wiem, czy ta rywalizacja będzie dobra dla zespołu. Często jest tak, że takie wewnętrzne gdzieś tam spory, nazwijmy to, źle się odbijają, ale tutaj to jest zdrowa rywalizacja, bo chłopacy się śmieją, dobrze ze sobą żyją, trzymają sztamę, także mi się wydaje, że nie będzie z tym problemu. To na pewno tutaj ta ich rywalizacja będzie z korzyścią dla zespołu, bo oni chcą te bramki zdobywać, chcą asystować. No i te liczby u nich naprawdę wyglądają bardzo dobrze na ten moment. Tak, a Styrta wygląda dużo lepiej niż w zeszłym sezonie. Troszkę problemów kadrowych się jakby rozwiązało. Tak. I teraz wygląda to naprawdę fajnie. Tak, bo Styrta dwa mecze, dwa zwycięstwa. Pierwsze spotkanie z kolei ja im sędziowałem. Wygrali z Szopą, nie chcę skłamać, ale chyba 9-3, więc dwa spotkania strzelają 19 goli, trasą 3. No to jak tutaj na nasze warunki, to jest wynik naprawdę znakomity. Aczkolwiek w tym sezonie do tej pory widać, że poszczególne poziomy są bardzo wyrównane, no bo te spotkania są bardzo często na styku, te wyniki nie są jakieś duże,
między drużynami te dysproporcje też nie są zbyt wielkie. Kilka oczywiście takich wyników w tym tygodniu się trafiło. Tak jak mówiliśmy, Admetal 13-4 wygrał z Alfą, tutaj Styrta 10-0 wygrała, Interki chyba tam też dwucyfrową liczbą wygrały, Gdańskie autobusy i tramwaje 11-1 z KKS Browar Lubrow. No kilka tych wyników było, aczkolwiek przy 50 spotkaniach w tygodniu większość jednak była na styku, kilka remisów, kilka meczów rozstrzygniętych jedną bramką w końcówce. To też jest bardzo, bardzo, bardzo tutaj uwidocznione, że poziom jest bardzo wyrównany na tych poszczególnych poziomach i to nas oczywiście bardzo cieszy, bo dzięki temu większość spotkań będzie o coś. No bo ja zawsze mówię, nawet jak się przegra jedną bramką po walce, to też inaczej to smakuje niż przegrana lub wygrana, nie wiadomo jak dużą ilością goli, prawda? Tak, zawsze uważałem, że lepiej przegrać po fajnym meczu niż bić, żeby bić. Dokładnie, dokładnie. Też jestem tego zdania. Zresztą po spotkaniu, które sędziowałem w tym tygodniu, State Street Bank kontra drużyna A, ekipa druga z wymienionych przegrała jedną bramką. Ja dostałem pochwały, o dziwo, jeśli chodzi o moją pracę z gwizdkiem, ale chłopacy właśnie przyznali, że przegrali jedną bramką, ale że tak powiem zmienność sytuacji na boisku, wynik cały czas raz na jedną stronę, raz na drugą przechodził korzystny. No i dzięki temu nawet jak przegrali po końcowym gwizdku, byli zadowoleni z tego, że powalczyli, także też o to chodzi. Trzymamy kciuki, żeby większość spotkań właśnie tak wyglądała. Troszeczkę się tutaj rozgadałem. Najlepszym strzelcem Oliwier Bławat, no i nas Ikon.pl 3. Wielu chciał go zakontaktować. Leśniewski chociażby chciał. Chciał Lambada, tylko Piotr Nowosielski musiał, jak to mówi, zachować finansowe fair play. Tak. Nie mógł sobie pozwolić na ten transfer. Tak, dokładnie. No Leśniewski tutaj akurat chciał też Oliwiera pozyskać, bo rozmawiałem z kapitanem Pawłem Mazurem. Natomiast no gdzieś tam w końcowej fazie widocznie menadżerowie się poróżnili i nie doszło do podpisania. Kurenda nie utrzymała Oliwiera, więc... No Kurenda nie utrzymała, mi się wydaje, że jakby... możliwości tutaj inaczej. Finanse, które Oliver chciał uzyskać z gry, czyli wysokość kontraktu, no przerosła możliwości Paja, który no wiadomo, dużym budżetem dysponuje, aczkolwiek no nowy gracz w postaci Admetal wszedł do gry i on tutaj widać finansowo mocno stoi, no bo zatrudnić Olivera Bławata, no to trzeba mieć kilka ładnych zer. Było 50% szans, Kurenda chciał Oliver, nie. No właśnie i to jest to. No Oli był w składzie Kurendy w tamtym sezonie, ale na boisku, przyznam szczerze, rzadko go widywaliśmy. Gdzieś już na hali swego czasu. Tak, tak, tak. No ale Oli to jest zawodnik wielkiego formatu, uniwersalny. Czy to hala, czy to plaża, czy to trawa naturalna, sztuczna. On się wszędzie odnajdzie i wszędzie ta jego lewa i prawa, bo to jest zawodnik dwunożny, można powiedzieć. Lewa i prawa mu chodzi jak trzeba. No i on został najlepszym strzelcem tego pierwszego tygodnia. 8 goli. W czwartek wyprzedził Patryka Krause rzutem na taśmę. No i też zaliczył od razu najlepszą Kanadyjkę w tym tygodniu, bo tych punktów nazbierał 11, 3 asysty. Ty to spotkanie widziałeś tam, Oli, gwiazdą MVP meczu Admetal kontra Alfa. Nic nie trzeba dodawać. No, statystyki pokazują, że zrobił robotę. Zrobił robotę. Pytanie, czy będzie przychodził cały czas? Jestem bardzo tego ciekaw. No i co? Najlepszym asystentem, a w zasadzie tutaj mamy kilku panów. Łukasz Boroń, 4 asysty. Marcin Czerepacha, 4 asysty z drużyny? Nie tak. Taka zagadka. O, proszę bardzo, przygotowałeś się. Artur Bubienko, również 4 asysty? Z drużyny? A nie, no to akurat nie, Artur, to wiadomo. Nie, tutaj tak. Myślę, że większość wie, skąd Artur jest, ale oliwa do ognia. Oczywiście robimy reklamę, zapraszamy do dwóch lokali, które Tomek Tekieli posiada. Pyszna pizza, typowo włoska, bez sosów, tylko oliwa. Oliwa, tak powinno być. Także serdecznie zapraszamy. No i jeszcze tutaj czwarta osoba, też rzutem na taśmę. O 21.00 rozpoczęła w czwartek spotkanie. Godzinę później się okazało, że do tego grona dołącza, to Tomek Piotrowicz, kapitan drużyny Admetal, czyli w tej ekipie, w której występuje Oliwier Bławat. Serdecznie panowie wam wszystkim gratulujemy, życzymy utrzymania formy albo i jeszcze zwyżkowania tej formy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobrze, tyle działu numer 3, a czwarty to jak zawsze drużyna tygodnia i za chwilę zdradzimy, kto tą drużyną został. Humory dopisują, tutaj między działami padł ciekawy kawał, może Maciek kiedyś komuś podczas rozgrywek go opowie, ale na osobności oczywiście. Drużyna tygodnia, PSG w naszych szeregach zawitało. Z Realem wygrana. Z Realem wygrana 2-0, no i przepraszam, 3-0, tak? No i też dwie wygrane w piłkarskiej Lidze Trójmiasta drużyny PSG. Wszystkie, te dwie wygrane,
jedną bramką, więc to tutaj znowu to, o czym rozmawialiśmy, że ten poziom w tych grupach jest bardzo wyrównany, bardzo równy. Natomiast PSG wygrywa z Apteką Gemini jedną brameczką, a to było przy okazji pierwszego tygodnia. I z Sheratonem Mateusza Mańkowskiego również jedną bramką. No zespół się zgrywa, ale jest złożony z zawodników, którzy nasze realia znają bardzo dobrze. Tu warto wspomnieć, że poziom PSG jest bardziej wyrównany niż Ligi Mistrzów, bo tam się wygrywa 3-0, a tu się wygrywa jedną bramką. Dokładnie, więc widać, że PSG po prostu szukali wyzwań. W Europie wszystko osiągnęli, dlatego zawitali do Polski, jeśli można tak powiedzieć, z podtekstem pewnym. No i co? No i dwie wygrane. Kogo tutaj mamy? Tomasz Szcześniak, to jest były zawodnik Simpro, on jest kapitanem tego zespołu. Tomasz Morzejko, tutaj drugi Tomek, no chyba jedna z bardziej znanych postaci tej ekipy. Głównie w Wetreksie grywał. Bartosz Wenta w Barkmar Team, no to już kilka ładnych lat temu i w Simpro też miał okazję. 3 gole w tym sezonie już na jego koncie, więc tutaj warto to odnotować. Łukasz Wysocki z przeszłością w Lufthansie. W Lufthansie również miał swój epizod Michał Gruchot. Kamil Jankę w Wetreksie kiedyś, tak? Tam młodzieżowa ekipa naprawdę mocna była. Dokładnie. No, w najwyższej klasie rozgrywkowej grali kilka sezonów. Była kapela. Była kapela, szkoda, że się rozpadła. Tam jeszcze był Ariel Dywelski chyba na bramce, z tego co pamiętam, w Wetreksie. Michał Brzoska. Michał, tak. On teraz, no teraz to nie, bo w poprzednim sezonie występował w filtrach, a teraz go w tym sezonie jeszcze w żadnym składzie nie widziałem. Aczkolwiek był tutaj na pierwszym meczu PSG chłopaków oglądać. Nie wiem, czy... A to nie było na Leśniewskim przypadkiem? A może na Leśniewskim, ale widziałem go na pewno na rozgrywkach, był raz, więc wydaje mi się, że jego menadżer również tutaj no, ma... Tu i tu by pasował, a gdzieś tutaj chyba widocznie jest coś na rzeczy i Michał niedługo do jakiejś drużyny przystąpi, będzie dopisany. No i Maciej Umański też kiedyś w Wetreksie i w Mountain Dew, czyli u kolejnego debiutanta ekipy, która w zasadzie powróciła do nas do rozgrywek. Mountain Dew 2-0, tak się chłopacy nazwali. Tutaj Dawid Raczkowski reaktywował ten zespół, który wydaje mi się no nie będzie jakąś wielką rewelacją, bo wszyscy wiedzą, że to jest bardzo mocna ekipa i tak naprawdę będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli oni by nie uzyskali awansu z drugiej ligi do pierwszej, no bo tam teraz występują w drugiej. Pytanie, w ilu będą przychodzić w pierwszym meczu, pewnie się bez zmian. Bez zmian, tak. To jest problem. I do końca z całodobowymi walczyli o wygraną. Chyba całodobowi w ostatniej akcji meczu stracili bramkę na 5-5, z tego co pamiętam. No i na razie całodobowi dwa mecze, dwa remisy, a Mountain Dew będziemy przyglądać się tej ekipie, bo tak jak mówisz, jeśli będzie frekwencja, no to wydaje mi się, że ten zespół będzie nie do powstrzymania, aczkolwiek to jest piłka i naprawdę może być różnie. Mountain Dew na pewno to jest jeden z faworytów do wygrania drugiej ligi grupy A, jeśli dobrze pamiętam. No ale dobra, nie o nich, o PSG. Tutaj tak mówimy, PSG, ale trzeba rozwinąć tutaj ten skrót. Polak skład Gdańsk, tak chłopacy się nazwali, dlatego taki skrót powstał. No i co? I tak naprawdę to nie ma debiutantów, nie ma nowych zawodników, więc wszyscy wiedzą, z czym to się je. Wydaje mi się, że to też będzie jeden z głównych faworytów do wygrania swojej grupy. Oni akurat grają w trzeciej lidze. I dużym zaskoczeniem na razie jest to, że oni wygrywają tylko jedną bramką, bo ja jednak przewidywałem, że będą te zwycięstwa ich bardziej przekonywujące i odniesione większą różnicą bramek, patrząc na skład. No dajmy im czasu. Nie wiem, czy chłopaki grają gdzieś ze sobą jeszcze, gdzieś tam powiedzmy na odnikach, ale patrząc po składzie, tak powinno to wyglądać, że uzyskają to na was. Też mi się tak wydaje. Tutaj troszeczkę sobie pozwoliłem na małe faux pas, no bo zwycięzców się nie sądzi, więc najważniejsze, że wygrywają dla nich. No, 2 mecze, 6 punktów. Daj Boże, każdy by chciał tak rozpocząć rozgrywki. No dobrze, to jak zawsze odsyłamy również na stronę tam kilka zdań o drużynie PSG. Tej mocniejszej oczywiście w formie PSG, a nie tej, tam, która gra w Lidze Mistrzów, bo tam, jak widać, nie mają z kim pograć. A tutaj jest bardziej zacięta rywalizacja. 2 mecze, jedną bramką, a nie z Realem 3-0, do jednej bramki praktycznie spotkanie. Bez sensu. Temat tygodnia przed nami.
No i temat tygodnia przed nami, ale tutaj jeszcze, moi drodzy, taka mała ciekawostka i sprostowanie, bo, że tak powiem, mówiłem, a nie zauważyłem tego. Tutaj nasz Roman Kołtoń, czyli Maciek Pawlak, mnie poprawił między naszymi tutaj wejściami. Oczywiście Real kontra Barcelona to jest El Clasico, a Gran Derby to jest... Betis kontra Sevilla. Betis kontra Sevilla. Bardzo dużo osób, tak jak powiedziałeś, to myli, ale... Sevilla po prostu. Tak, to jest Gran Derby, także tutaj prostujemy, bo popełniłem błąd, żeby być tutaj poprawnym politycznie, no to w tym momencie... W ramach takiej ciekawostki. W ramach ciekawostki, oczywiście. To jest jak ma mało osób, tak jakby... Tak, no jest... widzisz, i rozgrywki w piłkarskiej Ligi Trójmiasta ergo również edukują troszeczkę. Fajnie czegoś się dowiedzieć, także tutaj pamiętajcie, El Clasico, Barcelona kontra Real Madrid i Gran Derby to są derby Sevilla. A tematem tygodnia, bo tutaj parę osób już nas dopytywało, kilku kapitanów pozwoliło sobie na telefon. Oczywiście odpowiedzieliśmy, ale chcielibyśmy też tutaj wszystkim wyjaśnić, tym, którzy nas oglądają. Rozgrywki w czwartej lidze w grupie B. Tam jest na ten moment 9 zespołów. Na 99,9 dojdzie 10 zespół, także tutaj w tej liczbie powinna się zamknąć ta grupa. No i będziemy tutaj troszeczkę czerpać z ekstraklasy naszej magicznej europejskiego formatu ligi. Walczymy o spadek. Czyli, moi drodzy, 10 zespołów, gramy rundę każdy z każdym bez spotkań rewanżowych. No i po tym momencie, kiedy już każdy rozegra 9 meczów, dzielimy tabelę na pół, no i będzie grupa, która będzie walczyła o awans, no i ta grupa, która będzie grała o miejsca 6-10. Także tak będziemy grać i dzięki temu każdy zagra 13 spotkań, bo drużyny bały się, że nie spełnimy obowiązku tutaj gwarantowanego przez nas, czyli 13 spotkań ligowych, no ale oczywiście... Zlosowali kuleczki, kto z kim gra, jakoś by poszło, tak. Oczywiście, więc tutaj, moi drodzy, bądźcie spokojni, w czwartej lidze wszyscy ci, którzy grają w czwartej lidze w grupie B, zagrają 13 spotkań o ligowe punkty, także tutaj do podniesienia jeszcze w większości przypadków 36 oczek. Bardzo dużo. To co, żegnamy się już powoli. Życzymy udanego tygodnia, trzeciego już, bo to już będzie trzeci tydzień naszych rozgrywek. Żeby pogoda. Żeby tak, było tak jak teraz. Tak, przez przynajmniej 2 miesiące. No. Czyli tak będziemy kończyć sezon jesień 2019. Z nami jak zawsze. Pięknie. No nie, jak zawsze. W większości przypadków tak. Masz rację. W tym sezonie po raz pierwszy. Bardzo miło było Cię gościć na tym tutaj gorącym fotelu. Także widzimy się z naszymi widzami za tydzień. Kłaniamy się nisko. Trzymajcie się ciepło i widzimy się na boiskach. Do zobaczenia. Mateusz Nowak. I Maciek Pawlak. Do zobaczenia.